Siema, to Mati, Huntley i Gary. Witam Was serdecznie w czwartym już odcinku serii Koszykarz na siłowni. Dzisiaj popracujemy sobie nad dynamiką głowy ciała, popracujemy też nad podaniem, będzie sporo zabawy z piłkami freskimi. Życzę miłego oglądania. Elo. Zaczynamy od walenia piłą o ścianę. Najpierw wytłumaczę technikę, a następnie opowiem, po co to w ogóle robić. Mat, ball, wall, smash to na pierwszy rzut oka ćwiczenie dość proste. Walić piłką w ścianę każdy potrafi. Jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. Zależy mi, żebyś wykonywał to ćwiczenie jak najbardziej dynamicznie potrafisz. Wiem, powtarzam to co odcinek, aczkolwiek taki już urok naszego sportu. Druga sprawa to mocna rotacja biodra, a w końcowej fazie dopinamy poślad. Jeśli ktoś ćwiczył sztuki walki jak judo czy boks, to wie, o ile można zwiększyć siłę ciosu czy rzutu, wyprowadzając ruch z biodra. Zastanówmy się teraz, jakie mięśnie pracują przy wykonywaniu tego ćwiczenia. Przede wszystkim całe ręce, a w szczególności triceps, klatka piersiowa, trochę plecy, bardzo mocno kor i skosy brzucha od rotacji. Pompujemy również poślad, dopinając go w ostatniej fazie ruchu. Istnieje jeszcze drugi wariant tego ćwiczenia, w którym pozwalamy piłce opaść na ziemię. Angażujemy w ten sposób trochę więcej mięśni przy schylaniu się i podnoszeniu, dlatego bardzo często wykonuję to ćwiczenie z podopiecznymi jako dogrzewające w połączeniu z siadem i wyrzutem piłki. Wersję pierwszą polecam, jeśli chcecie wykonać większą ilość powtórzeń i bardziej dopracować swój ruch. Do czego przyda się to ćwiczenie nam, koszykarzom? Co wyższejsi pewnie znają już odpowiedź. Wzorzec ruchowy jest praktycznie identyczny z podaniem. Wykonując mat, ball, wall, smash poprawisz dynamikę podania, ale również wzmocnisz mięśnie core, klatę, ręce i poślad. Na tym filmiku bawimy się z Michałem świeżą piłeczką Spalding TF Trainer, która waży prawie 1,5 kg. Serdecznie polecam ją do treningu podań czy driblingu. Po krótkiej sesji tym klocem masz wrażenie, że zwykła piłka nic nie waży. Ćwiczenie numero duo o dźwięcznej nazwie Mat Ball Ground Smash. No trochę to wymyślam. Moja wersja tego ćwiczenia nieco różni się od tej oryginalnej. Podnosząc piłkę do góry, staram się wyciągnąć ją jak najmocniej za plecy. Po co? Bo to przypomina ruch do wsadu, a szczególnie plecaka z dwóch rąk. Poza tym, już w tej fazie fajnie napina nam się cały core. Następnie walimy jak najpotężniej piłką o podłogę. Jeśli odpowiednio wykonasz to ćwiczenie, to w momencie kiedy masz piłkę wysoko, robisz trójwyprost w stawach skokowym, kolanowym i biodrowym. Mówiłem o tym trochę więcej w poprzednim odcinku podczas analizy wyskoku. W fazie rzucania piłką następuje zgięcie we wszystkich tych punktach. Ergo trenujesz pośrednio wyskok. Dzięki temu ćwiczeniu zwiększysz dynamikę całego ciała, a w szczególności góry. Synchronizujesz trochę swoje kończyny górne z dolnymi oraz poprawisz stabilizację. Co więcej, jeśli weźmiesz mniejszą piłkę i wykonasz ruch do góry szybko i dynamicznie, to przełoży się to na ruch do wsadu zwanego plecakiem. Tydzień czy dwa takiego treningu i różnica jest konkretnie odczuwalna. Gwarantuję. Na koniec moje ulubione ćwiczenie z dzisiejszej trójcy. Możliwe, że wykonujesz na rozgrzewkę przed graniem, ja natomiast chciałbym pokazać Ci wersję z nieco cięższą piłką. Bardzo fajnie sprawdza się piłka 2 lub 3 kg, od biedy lub dla większych kozaków proponuję 5 kg. Krążenia zaczynamy od samej góry i jedziemy po 5 w lewo, 5 w prawo w wersji light oraz po 10 na stronę w wersji hardcore. Następnie przechodzimy na bioderka i powtarzamy całą sekwencję. Kolejne jest przełożenie dookoła kolan, potem jedziemy między nogami do wewnątrz i zewnątrz i kończymy zmieniając lekko pozycję i krążąc dookoła piszczeli, lewo i prawo. Jak prawie we wszystkich ćwiczeniach, staraj się wykonywać je na pełnej petardzie. Może zdarzyć się, że piłka wyleci Ci z ręki, ale to nic. Lepiej się potknąć na treningu niż na meczu. Osobiście robię to ćwiczenie w jednej serii po 10 powtórzeń na stronę na koniec prawie każdego mojego treningu. Efekt: przedramię spuchnięte, że ho ho. Pora omówić, jakie mięśnie pracują przy tym drillu oraz do czego może się nam to przydać. Ogólnie rzecz biorąc, pracujemy mocno nad korem, stabilizacją, kontrolą nad piłką oraz, co chyba najważniejsze, szybkością naszych rąk. Ta szybkość rąk przekłada się na większą liczbę przechwytów, odbić i bloków. Wyliczankę szczegółową zaczniemy od góry. Krążąc dookoła głowy najbardziej trenujemy nasze barki oraz górę pleców.
Owocuje to lepszą kontrolą piłki na górze, większą wytrzymałością barków również podczas obrony oraz podaniami takimi jak to. Krążenie dookoła bioder poprawi nasze minięcia i podania behind the back czy Eurostepa. Obszar od bioder w dół to miejsce najbardziej wrażliwe na przechwyty, szczególnie kiedy mówimy o zawodnikach niskich. Jeśli będziesz potrafił utrzymać solidną postawę obronną i jednocześnie szybko machać rękami, a do tego dodasz chociaż trochę przewidywania, gdzie może odbić się piłka, jestem pewien, że zaliczysz kilka dodatkowych przechwytów w meczu. Ostatecznie ćwiczenie to, a w szczególności jego niskie fragmenty, pomogą Ci przyspieszyć Twój dribbling. Podczas jego wykonywania staraj się nie patrzeć na piłkę, lecz przed siebie. Zerkaj, co dzieje się na boisku. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyniesiecie z niego coś dla siebie. Dostaję od Was całkiem sporo ciekawych propozycji i tematów na kolejne odcinki, za co serdecznie dziękuję i czekam na więcej. Wszystkie trafiają na moją listę i prędzej czy później zostaną zrealizowane. W zeszłym tygodniu trochę przyspamowałem tą serią na różnych koszykarskich grupach, dzięki czemu zasięg był naprawdę klawy. Nie chcę jednak nadużywać gościnności i w tym tygodniu nie będę tego robił. Jeśli podoba Wam się ta seria, wyślijcie ją dalej swoim znajomym czy zapostujcie na grupach, gdzie gracie. Koszykarze z całej Polski, liczę na Was! Na koniec chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy dotarli na mój kanał dzięki apce Go Playground. Do zobaczenia na boisku!